tuż po śmierci ojca mieszkałem u dziadków. To była rodzina. Mama pisała w pamiętnikach, że to było małżeństwo we trójkę. Dziadek, profesor rolnictwa, zajmujący się specjalista od buraków cukrowych, jego siostra, babcia Andzia, stara panna, nigdy nie wyszła za mąż, bardzo silna osobowość, i żona dziadka, babcia Jadzia, mama mojej mamy, zahukana trochę tymi dwiema bardzo silnymi osobowościami. To byli ludzie tkwiący korzeniami w wieku XIX. To miało swoje konsekwencje, dlatego że ja mówiłem, posługiwałem się językiem właściwym XIX wiekowi. I mówiłem, że spaźniać się do szkoły, mówiłem, że trzeba umywać ręce, w szkole się ze mnie śmiano. W związku z tym nauczyłem się żyć równocześnie w dwóch zupełnie różnych rzeczywistościach. W szkole mówiłem spóźniać się i myć ręce i nazywałem się Staś Krzemiński. Natomiast w instytucie rolniczym, gdzie mieszkaliśmy w Bydgoszczy, funkcjonowałem pod nazwiskiem Rosnowski, bo takie było nazwisko moich dziadków, panieńskie nazwisko mojej mamy. I mówiłem spaźniać się i umywać ręce. Te dwa światy i to zanurzenie w XIX wieku moich dziadków, a później prace redakcyjne nad pamiętnikami mamy, dały mi emocjonalne wejście w zupełnie inny czas. W świat przedmiotów prawdziwych, nie plastiku, tylko szkła, grzebieni z kości, włosia, abażurów nieplastikowych, aparatów fotograficznych, którymi do dzisiaj można robić zdjęcie. No niech którejś z was, potomkowie którejś z was, dziewczyny, za 100 lat spróbuje zrobić zdjęcie cyfrówką dzisiejszą czy iPhone'em. No way. A tamtymi aparatami do tej pory zdjęcia można robić. O fotografii jeszcze będę mówił innym razem. W każdym razie człowiek z XXI wieku nagle znalazł się we wspomnieniach i przypomnieniach z dawnego czasu, znalazł się w odpryskach wieku XIX, który toczył się właściwie aż do wybuchu I wojny światowej. Pracę nad serialem rozpoczęliśmy w 2014 roku, ponad 4 lata temu. I kiedy już był skonstruowany zarys tego świata, tej rodziny, już pisaniem scenariuszy zajęła się Joanna Wojdowicz pod kierunkiem Hani Probulskiej-Dzisiów i trochę moim. Natomiast losy serialu były niepewne. W 2016 roku, po 2 latach pracy, właściwie nie było szans na serial. Telewizja Polska nie bardzo się chciała zdeklarować. TVN i Polsat odmówiły takiego tematu. I stałem w obliczu takiej sytuacji, że cały ten emocjonalny wysiłek i dokumentacja i serce, które włożyliśmy w ten projekt, pójdą na marne. Pokazałem scenariusze mojej, scenariusze Joanny Wojdowicz, pokazałem mojej przyjaciółce Beacie Stasińskiej i mówię: Beata, może coś z tego się da zrobić w literaturze. Ona to przeczytała i mówi: słuchaj, spróbujcie. No tak się stało, że Joanna jednak dalej pisała scenariusze, dlatego że anusz się jakaś stacja telewizyjna w końcu zdeklaruje. Hania Probulska-Dzisiów była uwikłana w inne prace telewizyjne i na placu boju zostałem ja, zaznajomiony oczywiście z tą rodziną Biernackich, ubezpieczony przez te współautorki pomysłu, mówię o Joannie i Hani, i zabrałem się za pisaninę. Słuchajcie, dziewczyny, to nie jest łatwe w wieku lat 70 podejmować ryzyko startowania w zupełnie innej dziedzinie, której się jeszcze nie zna. Ja oczywiście dużo czytałem, pisałem pomysły filmów, komentarze do filmów i tak dalej, ale czym innym jest pisanina, a czym innym jest literatura. Gdzieś zawsze dźwięczała mi fraza Słowackiego z Piątej pieśni Beniowskiego. Chodzi mi o to, aby język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa. Wcale to nie było takie proste, jak się wydaje, ale podjąłem ryzyko i wydawnictwo Znak podchwyciło pomysł. W ten sposób w czerwcu ukazał się na rynku pierwszy tom cyklu powieściowego pod tytułem Iskra, a na dniach ukaże się drugi tom
pod tytułem Jesienny poniedziałek. Skąd te tytuły? Następnym razem.